Hej, siam wszystkim, to Kamru z was w kolejnym odcinku, który zagrajemy w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. I moi drodzy, niedługo kończymy The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Tak, będziemy kończyli, rzucamy to w pizdu. Co zresztą widzę, że ludzie mają tego powoli dość, sam też mam powoli dość, bo w sumie nie ma już niczego ciekawego, nowego, ale spoko, nie skończymy Isaaca, przejdziemy do Antibirthu. Jest to modyfikacja stworzona przez fanów, która jest dużo, przynajmniej z tego co słyszałem, jest dużo, dużo lepsza od całej tej gry razem wziętej. Tak, twórczość fanowska przewyższyła twórczość oryginalną, oficjalną. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę przejść ostatnie 5 challenge'y, bo nawet nie wiem, jakie to są challenge'y tak naprawdę. Jeszcze nie miałem okazji w nich zagrać, doszło one z Afterbirth Plus, więc przejdźmy je, bo może to być coś ciekawego i dopiero wtedy przejdziemy do Antibirth, ok? Let's do it. Baka Sword. Co? Mniejsza. Co? Co? Wait. Co? Wait, co? Co tu się stało? Okej. Okay. Jakie my... walczymy z Megasatanem. Jesteśmy... jaki item na start? Kompas. To przyda nam się w walce. Kluczyk. Gral, latanie, pentagramy. Dużo życia. Pills. Pretty Fly, zajebiście. Czyli... wow! Znaczy... ciekawe. Rozumiem, że to jest challenge, który polega na tym, że możemy sobie zawalczyć po prostu z Megasatanem. Znaczy w sumie spoko. Bo ogólnie, żeby dojść do Mega Satana, trzeba się naprawdę postarać. Ponieważ trzeba zdobyć kluczyki, które nie są takie proste do zdobycia. I takie tam. I rozumiem, że to jest taka opcja rozwalania Mega Satana bez zdobywania kluczy, bez zużywania jakichś około 30 minut swojego życia. Tak po prostu dla walki. Brzmi to spoko raczej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Mega Satan nie ma redukcji obrażeń, tak jak Hasze i te Oridiumy, czy jak to się zwie, ten ostatni boss. Przez co zazwyczaj jak dochodzimy do Mega Satana, nie sprawia nam wyzwania. Sio, a myślałem, że Brimstone. A tutaj dostajemy 8 itemów. I pewnie ma to polegać na tym, że pomimo tego, że Mega Satan nie ma redukcji, nie mamy tak dużych obrażeń, żeby go rozwalić od razu. No, patrzcie ile my go bijemy, nie? Do jasnej cholery. Mamy dość mało obrażeń, mamy zwykłe tirsy i no troszkę obrażeń powyżej przeciętnej. Tech Zero jest spoko. To jest akurat bardzo elo. Chociaż nie wiem, czy to cokolwiek zmienia w przypadku Mega Satana, bo to chyba działa tak, że... sio, okej. Okay. To działa chyba w takim przypadku, że te pioruny zadają obrażenia. A to musisz się najpierw przelecieć. Piorun przez przeciwnika, jak walniemy kroplą, to chyba ten piorun nie zadaje obrażeń. Nie wiem, nie mam pewności. Nie mam pewności, niestety. No ale nie mamy jakichś super złych obrażeń chyba. Znaczy, na dwa gry raczej mamy dość niskie, ale... ale przynajmniej gra jest... walka ta jest... bardziej wyzwaniem? Spoko opcja, podoba mi się. Podoba mi się w sumie bardzo. Tak sobie powalczyć z Mega Satanem, żeby było dość ciężko. Najpierw def, najpierw zabijamy śmierć, hehe. Najpierw zabijamy śmierć xddddd. Dobra. Dobra. A nie, te kosy! Fajne jest to, że nie trzeba... wow! Oberwałem... a! Ja mam ten! Ja mam Bloodlust od Samsonowy. Zajebiście w sumie. Będę mieć teraz większe obrażenia. Co jest bardzo dobre, bo nie miałem jakichś specjalnie dużych. Gin śmiercio. Znaczy, wojno, kimkolwiek jesteś, whatever. Dobra. W sumie podeszło nam całkiem nieźle chyba jak na itemy. Raczej wątpię, żeby to były na tym challenge tylko konkretne itemsy. Pewnie to są losowe właśnie. Bo jaki by miał sens na przykład kompas do walki z Mega Satanem? Czyż nie? No, nie miałoby sensu. That's the point. Ale tak to mamy losowe przedmioty i niech się dzieje wola nieba, nie? Masz wykorzystać to, co dostałeś. Handluj. Dobra, uwaga, żeby nie oberwać, mam coraz mniej życia. Okej, okay. Rozwalamy tą łapkę, kanapkę. Rozwalona. A, i kolejny stage. Ten miniboss powinien być dość łatwy, biorąc pod uwagę Tech Zero. Jakby nie patrzeć, powinien być dość prosty. Jest. Te pioruny są bardzo dobre. Nawet nie muszę celować przeciwników, po prostu atakuję. Pioruny lecą i jest. Albo mi się zdaje, bo te pioruny mają większe obrażenia niż moje pociski tak po prostu. Zresztą nie byłoby niczym dziwnym, ale... auć, zjebałem. Więcej obrażeń. Coraz więcej. Czuję dobrze.
Mamy więcej obrażeń, mamy szybszy clear. Tia. Prawie 10 punktów. No, tych minibossów już dość szybko nawet rozwalamy. To widać. Oj, 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 jakim cudem ja to wszystko, wszystkiego pounikałem. Nie mam pojęcia, ale przyjmę. No matter what. Sio, sio, sio. Wow. Co za uniki, co za wybuchy. Ale wygląda to, że ten challenge będzie całkiem krótki. Więc... Au, znowu wyrwałem, fuck. Ale chyba mam maksimum bloodlustu. Tak czy siak, jeżeli challenge będzie trwać, nie wiem, jakieś 6 minut, bo raczej, no 6, 7, max 10 minut, bo raczej tyle nam to zajmie, to ruszę od razu z kolejnym challenge'em, no bo kuźwa, nie będę robić odcinku, który będzie trwać 10 minut, come on. Nie ma sensu. Ale fajne, fajne. Ciekawe, czy można by było robić jakieś wyścigi z innymi. Tak jak na przykład z Zedim robiłem wyścigi normalne, na przykład zaczynasz Mega Satana i nie wiem, robisz Seed. O, zjebawszy. A nie, nie było maksimum Bloodlustu. Teraz mam maksimum. Chyba, nie wiem, powinienem. No ale teraz mam dużo większe obrażenia, mam kurwa prawie 3 razy większe obrażenia. To jest różnica. I to spora. I to spora. Wyobraźcie sobie, gdybym miał jeszcze tipsy większe. Tia! Te anioły, które są normalnie wytrzymałe bardzo. Tak szybko odpadły. Panie, easy. Patrzcie, ta łapa już znikła. Tak naprawdę. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Nie dać się walnąć przez krople i o! Brimstone? Yeah, owszem. Dobrze, dobrze przewidziałem. Drugiego Brimstone nie będzie, nie ma dwóch Brimstone'ów pod rząd, z tego co wiem u Mega Satana. No szkoda, wiem, mogę się pomylić. Ale chyba właśnie nie ma dwóch Brimstone'ów. I rozpieprzony. Ostatnia faza, nam zostało jeszcze 5 żyć, więc raczej powinno bez problemu pójść. Ale przyznam, dostałem całkiem niezły item, ten Bloodlust tam mocno zrobił grę. Ale teraz, jak zrobić, żeby nie oberwać tutaj? Nieważne, oberwałem tak czy siak. Oberwałem tak czy siak, znowu ten atak, nie cierpię go. Pomocy, dobra, uniknąłem. Bang, 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 bang. Wow, 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 wow. Okej, Mega Satan ma dość wymagające paterny. Kuźwa, macie, mam 2 życia. Ja tu zaraz zdechnę. I to tak centralnie zaraz zdechnę. Szybko zabić, zaczyna się robić pęknięty. O, jest bardzo pęknięty, dobra. Znowu ten rodzaj ataku. Tutaj nie powinien być chyba trafiony. Dobrze, dobrze, dobrze. Zdychaj! Zdychaj, zanim ja umrę. Jest, udało się, 2 życia. Fiu! No dobra, poszło. O, dostałem, wow, życie. Chwila, to nie koniec? Co? Chwila, co? Are you a wizard? Yes, I am. Lockdown, to dzięki, doceniam. Chwila, co? Tears down! Nieźle! Czy... Okej, okay, wejdźmy tu, ale... O co chodzi? Okej! Okay! Czyli my tymi itemami mamy rozwalić wszystkich bossów pod rząd, rozumiem? Ej, chwila! Ja nie mam życia prawie! A Satan nie jest też taki super prosty. Okej, okay, to nie będzie aż takie... Okej! Okay. Czyli no, że trzeba było rozwalić Mega Satana z tymi itemami startowymi, będziemy musieli chyba rozwalić każdego bossa. I straciłem życie! Ogarnijcie, że straciłem życie! Czyli no, że musimy rozwalić każdego bossa, jeszcze będziemy tracili maksymalne życie. Wow! Znaczy, ostro. No nie powiem, ostro. Odsuń się ode mnie. Odsuń się ode mnie. Odsuń się ode mnie. My straciliśmy w ogóle item. Czyli z każdym bossem będziemy tracili życie i item. Przez to, o mój Boże. To będzie naprawdę ciężkie. Okej. Czy... Fuck, 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 fuck. Oberwałem szlak, jestem na hita. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Potrzebuję pomocy i to bardzo mocno. No i umarłem. Holy shit! Dobra, więc może nie skończymy tak szybko tego challenge'u. Mamy inny item, miałem rację. Mamy niezłe obrażenia. Mamy wytrzymałość. Okej. Okay. O, mamy te na... O, mamy te naprowadzające pociski. I mamy te czarne. Te czarne jest zajebiste, zadaje mnóstwo obrażeń. Niech będzie, niech będzie, przyjmę. Niech będzie, przyjmę, przyjmę. Mam dużo obrażenia, niskie tirsy, ale jebać to. Co jest? Okej, okay, przyzwał minibossy. Dobra, spokój.
Okej, okay, naładowane. Nie, te same odprowadzające ataki są zajebiste. Bo dzięki temu te kółko faktycznie potrafi zadać zajebicie dużo obrażeń. Dobra, ten zestaw fajny jest chyba jeszcze lepszy od poprzedniego de facto. Więc tak, rozwalenie Mega Satana nie będzie problematyczne. I teraz go rozwalimy bez straty większej życia, myślę. Tak myślę, może się mylę. Mogę jak najbardziej się mylić. A mogę mieć również rację. Auć, oberwałem. Teraz nie mamy maksymalnej ilości życia swoją drogą. For fuck's sake. Stop this. O! Ale wracają nam czarne życie. A mamy... Okej, okay, zajebiście. Sio, ode mnie. Okej, okay, wyleciało oczko, nie wiem o co chodzi, ale bing, 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 bing. Nie mam wrażenia, mamy zajebiste. Wybuchające krople jednak są bardzo niefajne. Jednak. Jednak są bardzo niefajne. I w ogóle mamy ten, Guts Head. To zadaje jakoś super dużo obrażeń, z tego co wiem. Z tego co wiem. No odsuń się. Troll bomby, goddammit. Podoba mi się to wypadające życie, wcześniej nam nie wypadało. Ale teraz tak. Więcej damage'a. Więcej. Nie no, teraz jest easy. Teraz jest zdecydowanie easy. Chociaż my tutaj nie będziemy stracić. Chyba teraz stracimy samo naprowadzanie, jeżeli się nie mylę. Mamy jak ostatni item. Au, zjebawszy. Dobra. Grimstone? Jeszcze jak. Dobra. Drugi raz nie będzie. Pięknie. Dobra, ostatnia forma. No, teraz mamy dużo życia. I będziemy mieli przez szatana jeszcze ten czarny okrąg, więc będzie dobrze. Więc będzie dobrze. Teraz jak tutaj podejść? Chciałem podejść, ale nie za bardzo mam jak, więc powolutku... Dobra. Znowu ten sam atak. Więc sobie troszeczkę przeczekamy. Tak prawie, że dosłownie przeczekamy. Bo uniknięcie tego jest proste, ale trzeba być troszeczkę cierpliwym. Ten ogień jeszcze zdaje mu cały czas obrażenia, zajebiście. Dobra, rozwalony. Okej. Okay. Dawaj, Solherta. Okej, okay. Pomocy. Ej, mam chyba opcję przeczytować to. Bo mogę rozwalić ten przedmiot i dostanę item, co nie? A może nie. Infested. Excited. Power Pill. Dobra. Nie mógłbym przeszukiwać resztę pomieszczeń, ale chyba to nie ma sensu. W ogóle światełko, które mnie dopuściło do Satana, to nie powinno być do katedry? Chyba, że to jest traktowane jako, że tam jest, wiecie, światełko, ponieważ zapadnia. I że my się wracamy po prostu do góry. I to by miało sens! Od ostatniego bossa do pierwszego bossa. Chyba na tym część ten polega. Że właśnie rozwalamy bossów od tyłu. Zajebisty pomysł swoją drogą. Czy to dla ludzi, którzy chcą walczyć... O Boże, przyspieszony przez Excited. Fuck! No to odnośnie straty życia, tutaj będzie jej sporo. O mój Boże, jeszcze straciłem sam naprowadzający atak. Fuck you! Excited jest beznadziejny. Jest beznadziejny. I'm so excited. And I cannot hide it. Bang! Ale ten atak jest dalej super! Okej, proszę mnie nie bić, będę bardzo wdzięczny. Dobra, rozwalony, pięknie. Zajebiście, tutaj nie mogę wejść, bo nie mam... zablokowało mi. Stąd wyszedłem. O! Nie ma tutaj tego... światełka. Okej. Okay. Czy prawdopodobnie będę musiał poszukać kolejnego? Sio. Poszło won. Bęk. No dobra, dam radę. Dzięki wysokim obrażeniom startowym oraz temu czarnemu okręgowi nie powinno być to problematyczne. Nie powinno być. Z drugiej strony itemy, które będziemy mieli pod koniec, będą strasznie słabe. Tak swoją drogą, bo nie dają nam kompletnie niczego praktycznie. No ale dobra, no jakoś sobie może poradzimy. Ciekawe, czy będą item roomy, raczej wątpię, ale... Bang. Dobra. Coś jest u góry, widzicie? Coś jest u góry. Maszyna.
Chociaż nie wyświetla mi. Au. Straciłem bombę. Nie wyświetla mi normalnie. Nie wiem czemu, ale dobra. Zajrzymy, pewnie tam może to pokazuje przejście po prostu. W sensie. Coś takiego, nie wiem. To by miało sens. Sekret może? A proszę, co znalazłem. Pills here. Pretty fly, zajebiście. Power pill, to się może przydać? 48 godzin energii. Bang. O i zajebiście mamy. Mamy grzybka, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, mamo. Okej. Okay. Ta! Czyli mamy zaznaczone na mapie te przejście do góry. W sumie spoko. Bardzo spoko. Dobra, lecimy do kolejnego bossa. It lives! Wow. Dobra, straciłem ta jeden z ostatnich itemsów. Nie no, fajny challenge, znaczy... Podejrzewam, że bardzo dużo zależy od podejścia, jakiego mamy. Tak w pizdu dużo. Więc ogólnie może mogą nam podejść totalnie beznadziejne itemy i gówno będziemy mogli zrobić. No ale spoko. To jest, wydaje się, dobry challenge dla ludzi, którzy oczekują wyzwania. Ej, mogę dostać w ogóle jeszcze Devil Deal. Tak swoją drogą. Mogę iść do Hasza XD. Nie pójdę. Nie posrało mnie jeszcze. Z drugiej strony zaraz zginę. To jest bardzo niebezpieczne. Ale można mieć Mega Satana. Znaczy, można mieć Satana, Devil Deal'e. Co oznacza, że przejścia nie będą aż takie ciężkie. Tylko po prostu trzeba je oberwać na bossie, nie? Interesujące. Plusików nie ma, nie widzę. Dobra, a, co ja dostałem? Dobra, trzeba rozpatrywać. O, po tym bossie, po tym stage'u stracimy nasze kółeczko czarne. Not good. Not good. Dobra, trudno się mówi, że iść dalej. Którędy można iść? Zdaję pytanie, nie wiem, pójdę do góry. Dobra. Chyba w ten sposób, kuźwa macia zrobi... A no tak, eksplodujące pociski. Nienawidzę tego gówna. Nienawidzę! I hate this. Bang! Pięknie. I nic ciekawego nie ma. No na mapie było pokazane. Teraz nie widzę. I to nie jest dobre. Apa. A, ta muszka jest teraz po mojej stronie. Dobra. Spoko. Więcej po mojej stronie przeciwników. Znaczy już nie przeciwników, hehehe. Wow. Dobra. Muszę jednak być bardzo ostrożnym. Serduszko, plusiki, nie ma. Nadujmy sobie od razu atak. Dobra, tędy nic nie zdziałamy i oberwałem znowu. Co nie jest dobre. Nie powinienem brać tego życia. Bo jeżeli mam połowę życia, jeżeli spadniemy do połowy życia, to skapular nam się odpali. I dostaniemy Soul Hearta. Teraz nie dostaniemy, bo jak mamy całe życie, to hurdur. Więc ja trochę zgałganiłem. Chyba, że nam leci wyleci połówka. O, tutaj jest. Tym razem na mnie pokazywało, dziwne. No dobra. Tym razem na mnie pokazywało Conquest. Będziemy mogli latać. Nie, żebyśmy teraz nie potrafili. Czekajcie, potrafię mi się po uchu. W uchu, po uchu, nie wiem. Ciekawe, co się stanie, jakby podjął się deal z diabłem. A następnie, moi drodzy. Wow. A następnie bym stracił życie znowu i... Nie wiem, czy bym umarł, czy co? Miałbym brak życia? Nie wiem, jak to działa. Dobra, zabity. Biorę to, dawaj to. Coś tu mamy ciekawego? Mam łapkę kanapkę. Nie za bardzo chcę chyba podejmować się tego. Dobra, wiem, gdzie jest... A, teraz nie będziemy mogli używać... naszego czarnego. Dobra. Mamy latanie, jest okej, powiedzmy, damy radę. Ejo. Dalej mamy niezłe obrażenie. Mamy dobre tirsa, ale to chyba dzięki grzybkowi. Jeżeli się nie mylę. A raczej się nie mylę. No, wystaw się, bang. Zajebiście. Zajrzymy, co tutaj jest.
Luck up, niech będzie. Przyjmę. Luck up przyjmę. Dobra, jesteśmy blisko do kolejnego przejścia. Teraz stracimy... O, stracimy więcej obrażeń niż... Nie, życia chyba nie tracimy. Stracimy obrażenia, na pewno. Bo stracimy teraz pelerynkę. Niestety, niestety. Dobra, no trudno się mówi, że się dalej. Dobra, bang bang, coś ciekawego może? Pilsy. Przyjaciele, energia. Excited w życiu. Dobra. Weźmiemy sobie, dalej zostawimy power pill. Bo nie tykałość, jej. Matulu. A nie, nie mam, znaczy straciliśmy troszeczkę obrażeń, ale nie jakoś super dużo. To chyba w sumie tak mi spoko, jak na moje. Mogło być dużo gorzej. O, to jest specjalna wersja matki, zajebiście, bo ona używa części swojej nóżki, aniżeli czegokolwiek innego, więc łatwo ją trafić po prostu. O, oberwałem. W ogóle mam 100% szansy na Devil Deal'e z każdym podejściem. To jest interesujące. To jest bardzo interesujące. A ile ci nie oberwie na bossie, no to... easy. Tak naprawdę. O, oberwałem szlag, jeszcze przyzywałem przeciwnika, liczyłem na Blackhearta. No niestety. No niestety się mówi. Swoją drogą mam bardzo mało życia. Ale teraz tracimy po połowie życia, więc... skapular się powinien odpalać. Dobra, bang bang bang. My na spokojnie. No nie będzie Devil Deal'a, jaka szkoda. Ale do sklepiku możemy wejść. Kupić więcej itemów. Wydaje się to easy. Czy najcięższym etapem jest rozwalenie Mega Satana i Satana. Tak naprawdę. Potem jest już z górki bardziej. Może jeszcze Eat Leaves, ale... potem raczej z górki. Czy okej, ja miałem ten czarny okrąg, to dało nam bardzo dużo przewagi, więc... bang, bang, bang. A jakbym przeciął tak? No dużo nie zadałem obrażeń. To trzeba przyznać. Niezbyt dużo. Ten pocisk mało wybucha ognisty. W sumie bardzo spoko, nie lubię wybuchającego gówna. Dobra, bang, bang, bang. Wow, wow, wow. O, widzicie, dostałem skapular. Zajebiście, efekt skapularu. Więc ciężko mi umrzeć. Oj, zok. Mogę sobie powalczyć. A nie, nie mogę. A nie, mogę, tutaj są. Czy... w sumie chyba mnie posrało. Żeby się tutaj bić. Dobra. Idziemy do sklepiku i rozwalamy bossa kolejnego. Niech będzie. Ho, 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 ho. Ciekawe, czy będzie coś dobrego do kupienia. Jeszcze jedna łapeczka. Zleci, by się wróciła. Bum, bum, bum. Dobra, mamy kluczyki. Co tu mamy? Soul Heart, wchłonięcie trinketu. Staćmy na lepsze rzeczy. Dobra, idziemy do góry. Mamy przejście, super. Przejdę sobie tędy, nie chcę mi się z nimi pieprzyć. Bo jest ich trochę dużo i mógł bardzo łatwo stracić życie, a bardzo bym nie chciał stracić życia, więc tak się składa, że no, chyba sobie daruję walkę z nimi, tamtymi. Power Pila na razie nie używam, nie czuję takiej potrzeby. Właśnie na to ognisko, właśnie. Dobra, góra, góra. W sumie są item roomy? Nie, nie ma, to jest challenge. A właśnie teraz mam efekt kompasu, więc nie widzę item roomów, znaczy, że ich nie ma. No ale to byłoby bez sensu, gdyby były item roomy. Nie uważacie? Dobra, no. Góra. Kolejne życie stracone. Bloat. Jak ja cię nienawidzę. Ale wiecie co? Zrobimy tak. Oberwałem. No ale powiedzmy, że jest okej. Okay. Zabrałem mu większość życia. Po prostu lokowaliśmy się na górze. Nie skacz, nie pozwalam ci skakać. Nie pozwalam ci... Tak możesz, ale w inny sposób nie. Powiedziałem, że nie. Czy rozumiesz, co się do ciebie mówi? Dobra, ostatnie... ostatki życia mu zostały. Jeden strzał. Jeden kill. Yes. I mam... Angel Room. I dostałem... okej, okay, dużo życia. The Soul. Niech będzie. Dobra, mamy sporo życia teraz. Pociski będą nas bardziej unikać, że tak się wyrażę. To jest dobre item, defensywny.
ale dobry. Wypadnie nam za oberwanie jakiś item, czyli wiadomo, jednorazowego użytku. Znaczy do podniesienia, takie jak monetki, bomby tego typu. Stracimy właśnie torebeczkę. Nie widzę w tym jakiegoś większego problemu. Potem stracimy obrażenia. I potem stracimy obrażenia, to będzie bardziej problematyczne. Nie zostanie nam absolutnie nic, co daje nam obrażenie. My będziemy mieli taki normalny atak. Co prawda będą łatwi bossowie, bo to będą pierwsi bossowie, ale... ale zawsze będziemy mieli się dłużej z nimi męczyć. Więc no, wiadomo jak to w życiu bywa, nie? Pokego załapało. W sumie zagrałbym sobie w Pokémon Go, ale musiałbym być w spokoju. I musiałbym mieć telefon, któremu działa GPS, więc dupa, hehe. O, znalazłem. To było szybsze niż się spodziewałem. Hopa, na górę. Dobra. Gardi. Biu. Sio ode mnie. A, zapomniałem o tym, że mogę wybuchnąć. No tak. Zapomniałem o tym, że wybuchające pociski, takie tam. Spoko, od kolejnego bossa już ich nie będziemy mieli. Hehehe. Osunąć się w sumie. Nie popełnijmy tego samego błędu. Znowu. Bang. Sio, wy głupie muchy. Sio. Dobra. Połowa życia za nami. Gardi jest easy. Zwłaszcza z takim spinem, jaki mamy. W szczególności. No, zanim się wychyli, mija dużo czasu. Można mieć zareagować miliard razy i pół. Dobra. Bang! Zdychaj. Poproszę Devil Deala albo Angel Deala. Przyjmę oba. O! Niestety to stracę. A nie stracę tego, to nie tak działa. Zajebiście. I teraz będziemy mieli zajebiste AOE. Mimo, że stracimy obrażenia, to co z tego? Będziemy mieli dobre AOE. Oh yes. Daj mi więcej. Jeszcze Trinket się tak nade mną lituje. Auć. Mogę użyć Space Bar itemu. I daje mi dużo tearsów, co oczywiście bardzo fajnie działa z Holy strzałem. No ale. No i przestał się litować. Sio! O, musiało wybuchnąć na mojej twarzy. Musiało. Nie można było inaczej. Coś ciekawego? Życie, pieniądze. Pieniądze będą spoko. Jeżeli trafimy do sklepiku. A nie wiem, czy trafimy. Nie śpieszy mi się do niego. Jeżeli mogę przejść do kolejnego stage'u. A wiecie, co mógłbym zrobić śpiesznego? Wrócić się do Dark Roomu. Wyobraźcie sobie, jakby to działało. Jakbym się wrócił do Dark Roomu. Poświęcając wszystkie życie. Ciekawe, co by się stało. Ale nie mam życia, żeby to sprawdzić. Bo Sacrifice Room zabiera całe życie. A nie jestem na tyle głupi, żeby, nie wiem, poświęcać ten challenge. No, to nie ma nic. Ale na to pomieszczenie nie będę używać bomby. Dobra, rozwalamy wszystkie te glizdy. Oh, yes. Pójdę w stronę sklepiku. Jeżeli nie trafimy na przejście na górę, to trudno. Okej, to jest dość pomieszczenie, biorąc pod uwagę moje AOE. Biorąc pod uwagę, ale mnie odepchnęło, panie. Spokojnie. Jestem aż tak odpychający? A może to oni? Interesujące. Dobra, rozwalić to. Sio, zanim mi zrespisz więcej przeciwników. Dobra, bang. Wiebę cię nie za innym ogniem. Ara, przejdę, nie będę się pieprzyć ze sklepikami. Bo prawdopodobnie to nie będzie tyle warte. Forsaken. No i obrażenia zeszły. Smutna buzia. Ale mam zajebiste tearsy. Uiii. To jest bardzo dobre. Dla mnie. Bum. Okej, ciągle respi te główki. Czyżby on tylko respi te główki? Wygląda to, że tak, okej. Dobrze, że grzybek dał mi 5 tearsów. Kochany grzybek. Mem. Zdjęty. Zdjęty aż miło. I dostałem tearsy, zajebiście. A w ogóle teraz zostaje itemy. Nie chcę żadnego z tych itemów. Po cholerę mi one. Tak serio, po cholerę mi one, co mi to da? Mogę zabić ciebie, Dabeki. Okej, dziękuję. Nie będę tego brać. Nie ma sensu, kiedy mogę dostać Angel Rumy. Chociażby. Dobra. Już widzę, gdzie jest przejście. Jest troszeczkę daleko. Troszkę się będę musiał poprzespacerować. Widzieliście te combo holy strzałów? Holy shit. Nice. Nie chcę magnesu.
Ja wiem, gdzie mam iść. A więc tam pójdę. Na dół. O, sklepik, dobra, kupimy sobie coś. Może dostaniemy coś fajnego. Na przykład nie mam obrażenia. Mogę rolnąć. Dobra, rolę. Poke go? Miałem już, dobra, rololo. Coś tym się bardziej przyda. Chaos. Nie. No, w tym momencie okandu by potus, kinda. Chcę mieć latanie. No to tyle. Kupię sobie przecenę, bo mnie stać. Co za karta tarota? Temperance. Uroczym jest to, że w sumie emperory nam się już nie przydadzą. Jak tak pomyśleć, co nie? Bo my na początku rozwalamy bossa. Więc w sumie, o ile emperor jest jeden z lepszych kart tarota, to na przykład jak teraz tam podejdzie, będzie najgorszą kartą tarota. Po części. Chyba, żebyśmy chcieli wejść do arenki. Pretty Fly. Bardzo dziękuję. Pretty Fly jest pretty good. Pretty, pretty. No dobra. Hopa, hopa. Przyjaciele do końca. Co to? Lockdown. To dzięki chyba. Znaczy, holy shoty będą rzadziej działały. Fistingula! To będzie easy. To będzie easy. Jeszcze z holy shotami, panie. Dobra. Brown. Easy peasy. A mamy dobre obrażenia. Jak na drugiego bossa, tak naprawdę. Mamy bardzo dobre obrażenia, głównie przez holy shota. No i tearsy. Większe tearsy. Nic, co mnie nie interesuje. Absolutnie nic. Co mnie, żebym przestawił tak, mogę zaoszczędzić chyba bomby, nie? Co nie, co nie? Owszem. To będzie wybuch. Nie musiałem zużywać bomby, pięknie. Dobra, celar. Nie, no teraz jest slajcik. High priest, to sprzeda się na bossy czy coś. Plus to, że widać, gdzie jest ten, przejście na kolejny stage. Jest, no, dobre, bardzo dobre. Bang, bang. Nie wiem, czemu to otwieram. Pewnie dlatego, że mogę. I jedyny powód, ale jakże słuszny. Jeszcze tutaj bang. Czemu jesteś taki smutny? Więcej pilsów. Nie. Może. Dawaj. Chyba nie wziąłem ten pils, którego nie chciałem brać. Tia, na to wygląda. Dobra, czyżby ostatni boss? High Priestess, bang! Zdychaj. That was fast. Very fast. A, to było opcjonalne, dobra, mniejsza. Dobra, teraz tylko wyjść i, no nie wiem, wrócimy do normalnego życia. Będziemy normalnym dzieckiem rysującym, bawiącym się w swoim pokoju. Z dala od biednej piwnicy. Ja, fabuła tego change'a jest taka, że nasz Satan porwał i chciał z nas zrobić sekslalkę, ale my się nie daliśmy, zapłakaliśmy go na śmierć, po czym wróciliśmy do swojego mieszkania, do swojej mamy i żyłem długo i szczęśliwie. Taka jest fabuła tego challenge'u. Tak to działało, tak to działało. A w międzyczasie walczyliśmy w jego piwnicy, bo Satan tak naprawdę jest pieprzonym weebem, który nie wychodzi ze swojej piwnicy i tak to wygląda, więc... Ogólnie dostałem nagrodę puchar za rozjebanie Satana, bo jestem zajebisty. Las Blitzmore? Okej, czyli odblokowałem w tym, że Lazarus bardziej krwawi. To jest fajna nagroda. Niech ludzie cierpią, nie? W końcu i tak nie mają duszy, więc whatever. Dobra, tak czy siak, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, pa 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 pa. Ten challenge. Ciekawy pomysł, ale całkiem przejebany, jeżeli źle podejdą itemy.